Dobrze. Siemano, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Skauer w terenie. Ja już zaleciałem na Dominikanę, zameldowaliśmy się do hotelu, nie nagrywałem dla was nic z samolotu, ponieważ bardzo ciężko zniosłem lot, nie wiem o co chodziło, może chodziło po prostu o ciśnienie. No i dość długi czas lotu, ponieważ lecieliśmy prawie 10 godzin. No i co, najbliższe parę odcinków będzie z Dominikany. Dzisiaj tak na luzie po prostu zameldowaliśmy się, będziemy tu ogarniać co i jak. Później w dalszej części odcinka ruszamy ze zwiedzaniem, pokażę wam okolice, wszystko, no i będziemy lecieć z serią paru odcinków pięknej Dominikany. Bądźcie czujni, zapraszam na odcinek. Jeszcze tak dla ciekawych, chcę powiedzieć, jaka waluta ogólnie jest na Dominikanie, także jest sprawa, tak wygląda. Są dominikańskie pesos. Ale można też płacić amerykańskimi dolarami, wtedy jakoś tam przeliczają, no i po prostu wydają ci pieniądze w pesos. Ogólnie w hotelach, nie w hotelach, wszystkie ceny są praktycznie w dolarach, więc też nie ma problemu. A dolar amerykański jest po prostu wprowadzony po to. Jeden dolar amerykański jest to 58 dominikańskich pesos. Także wiecie, te sumy są po prostu czasami duże, jak na przykład zapłacić za dom lub kupić samochód, no to po prostu te sumy się podaje w dolarach i płaci się w dolarach, wtedy lepiej to wychodzi. No i siemano, witam w kolejny dzień na Dominikanie. Wczoraj już nic nie nagrywałem. Zacząłem właśnie dzisiaj, wstałem sobie rano, idę teraz tutaj po okolicy pochodzić wzdłuż plaży. Strasznie dzisiaj wieje. Pogoda jest troszeczkę słaba, można powiedzieć. Ale jeszcze zostało trochę dni tutaj na Dominikanie, więc mam nadzieję, że się poprawi ta pogoda. No i zaraz wam zarzucę tutaj trochę widoczków z plaży, idąc wzdłuż plaży. No jak na pierwszy rzut oka, to podoba mi się. Fajny kolor wody, spójrzcie. No i przebija się słońce przez chmury, więc może to będzie znak, że troszeczkę się rozpogodzi. Chociaż wątpię, bo stąd, z tej strony widać, że nadciągają strasznie granatowe chmury deszczowe. No a moi kochani, jeśli chodzi o Republikę Dominikanę, zwaną potocznie Dominikana, to jest drugie co do wielkości po Kubie państwo na Morzu Karaibskim oraz na Oceanie Atlantyckim. Zajmuje około 2/3 powierzchni wyspy, która nazywa się Hispaniola, dzieląc ją właśnie z położoną po zachodniej stronie Republiki Haiti. Jeszcze mogę powiedzieć, że od północy Dominikana otacza Ocean Atlantycki, właśnie z której strony byliśmy zalokowani, a od południa Morze Karaibskie. No i cóż mogę powiedzieć, my byliśmy po tej stronie turystycznej, ale też w następnych odcinkach uderzymy trochę bardziej lokalnie, więc bądźcie też na to gotowi. Ja teraz z drona pokazuję wam wszystkie widoki, które są właśnie na zewnątrz, wychodząc z kurortu wzdłuż brzegu, więc na razie widzicie tylko sam początek i dosłownie tylko bogatsze te wnętrze Dominikany. Ale niebawem, już właśnie w następnym odcinku, tak jak już wspominałem, widzimy się już bardziej lokalnie, więc bądźcie czujni. Spójrzcie sobie, jak tutaj fale od morza fajnie wybiły, takie jakby korito.
zajebiście to się prezentuje. Czyli woda aż tak wysoko sięga przy porządnej fali. Gdzie idąc macie równy w ogóle teren. Tylko stąd się zaczyna taki kawałeczek. Mają rozmach. No dobra, panie i panowie, pospacerowałem troszeczkę tutaj na odludziach, ponieważ nic nie było, trzeba wracać do cywilizacji. Dzisiaj może trochę też ponagrywam coś z życia nocnego, wieczornego, jak tam się ludzie bawią i w ogóle. Więc ten dzisiejszy odcineczek będzie taki po prostu na luzie. Wiecie, o co chodzi, nie? No i siemano, ponownie ja już wróciłem do kurortu. Idę się ogarnąć pod jakiś prysznic. No i zaraz trzeba ruszać tutaj, pokręcić się, znaleźć znajomych, bo już pewnie poszli. Jakaś imprezka ma być. Więc dzisiaj tak właśnie na luzie. Może później jeszcze nagram jakieś tutaj właśnie życie nocne, coś jak się bawią. Coś w tym stylu, więc to będzie na pewno też ciekawe w miarę. Bo ponieważ to jest trochę taki inny klimat. No ale jest spoko, naprawdę spoko, podoba mi się. A to dopiero pierwszy dzień, jeszcze nas czeka sporo zwiedzania. Głównie jedną z atrakcji będzie na przykład stolica. Marcin, co robisz? A se pale, cygaro. No i Neon Party dobiegł już końca. Pokazałem wam troszeczkę rozrywki na zakończenie odcinka. Wszyscy się dobrze bawili. Powiem wam, tutaj na Dominikanie potrafił się pobawić, potańczyć, naprawdę było ciekawie. Więc dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku z Dominikany. Na razie, cześć. Trzymajcie się.